wszystkich oglądających. Maciek potrzebuje pomocy. No to mówię, pojadę i mu pomogę, bo kiedyś ja będę potrzebował pomocy i się odwdzięczy pewnie, nie? Już czerwona strzała czeka z dwoma przyczepami. A gdzie żółta? Gdzie żółta? A, żółta też już czeka. Jedziemy zaraz. Akcja obornik na dwa zestawy. Jestem u Macieja. Siema, Maciej. Siema, siema. Przyjechałem mu trochę pomóc, tak poprzeszkadzać. Jo, dzisiaj poprzeszkadzać i pomóc wszystko naraz. No. A ważne, że jesteś. No. To się też liczy. Tam obornik jakiś będzie woził, może uda się to na dwa zestawy będziemy wozić. Na trzy prawdopodobnie. Na trzy, bo jeszcze Karol, tak? Karol będzie. Jego kolega. 25. No i oczywiście standardowo Maciej ma jak zwykle największe przyczepy. Do 60. No, zestawy są fest. Zobaczcie, konkretne. Do wożenia obornika. Nie, to nie ma dużo kilometrów, tylko że po prostu jest droga kiepska, dojazdowa. Tam są duże dziury i trzeba będzie powoli polną, tak? Później. No, polna. No. No, na, po asfalcie będziemy jechać gdzieś 200 metrów tylko. No. Aha. No, bo to z pola na pole i po prostu... No łącznie gdzieś 4 km jest, prawda? Aha, ale no dobra, no to fajnie, chociaż będzie coś innego. Teraz musimy na stawki to założyć. Mamy, Maciej pomalował burty, oczywiście na odpierdol same kurde te... No, zacieki są, przyczepa jest dla mnie, ja malować nie potrafię ogólnie. Spełnia twoje wymogi unijne? Tak. Ty, ale ciężka ta nadstawka, u nas nie tak lżejsza jest, tak, powiem ci. Połóż rowiem. Dobra, weź ją przytrzymaj, teraz ja wejdę do góry. Ja trzymam. A jak puszczę? Nie popuszczaj. Nie popuszczam. Jak byś załapał? Czekaj. Kurde. Dziwne zastosowanie Maćko wybrał, ale... Wybrałem takie z tego względu, bo... Ta nadstawka będzie tu zainstalowana na stole. Zainstalowana. Firmę profesjonalną? No, ten... burty na wymiar. Może i o. Będzie lepiej. Jak chcesz, ja złapię ją sam. Nie, we dwóch będzie zawsze lepiej. No dobra. Jedną śrubę. Trzymaj tam, ja tu idę. Złapałeś? Praca krony naprawiona. Tak, pech. Normalnie. Pech, normalnie jak do Maćka przyjechałem, Maciuś... Aż mi się wstyd zrobiło, kurde, bo dzień prędzej u sąsiada zrobiłem 25 rolek. No, no, no. Wszystko elegancko wyszło, a u siebie, kurde, ani jednej. Aż mi wstyd, bo kurde, chłopak przyjechał 70 km do mnie. Nie, nie, trochę popuść. Nie, myślisz? Jo, popuść, popuść. No. O, i tak zaraz. 70 km chłopak do mnie przyjechał, żeby moją prasę nagrać, a tu... A tu po robocie. A tu po robocie, no. Taka, Maciek, dobra ta prasa i kurde, patrz. Nie chciała na filmie występować jednak. No, no nie chciała. Obraziła się. Te, wiesz, blaski trochę krzywo nakleiła. I jeszcze tu ci brakło. I ja 10 cm mi zabrakło. Ja pociąłem. Senior pojechał. Chcę raz się przejechać, później będę mógł jechać dopiero. Senior mówi, że raz musi pojechać. Nie, no, da. Nie da. Nie da za wygraną, nie? Profesjonalne zamknięcie tylnej szyby. Profesjonalne zamknięcie. Zabezpieczenie. Przez tej strony. Widzisz, no, to spaduje i... Jest tak dorobione. A nawet jak śrubkę byś dał? Nie, właśnie nie idzie śruby nakręcić. Muszę narzynkę kupić, a kurde, zawsze jestem gotowy i zapomnę kupić. Ale jakie uszczelnienie profesjonalne dachu. Tak. Daj mi spokój. Ten ciągnik też na dach już czeka, który się rok z kolei. Co to za wiatraczek, turbina? Jo, nie działa. Ekspedycjo jedziemy? Jo.
Antonio. Jedziemy do Kazimierza po obornik. Ja pierdzielę. Kurde, ile kurników. I jak? Center jest, nie? Center. Naraz. Ale długi kurnik, nie? Ile to ma? Ze 120 metrów? Czy więcej? Trochę ma. Ja pierdykam, nie? Ona nie poszła całkiem. Gazu więcej, bo nie wyekiprowało. Nie? Nie. Do tyłu trochę teraz. Jeszcze. Senior jedzie. Kurde, za starym jestem.
daje senior, nie? Dużo to nie da, ale da się coś. Na sucho nie powinna się niby czyścić. Tak jest. I musi być tak. Czekamy, żeby załadowała nam drugą przyczepę obornikiem. I ruszamy. Ale tu z górki jest mocno, teraz trzeba uważać. Sama jedzie. Dobra. Opa. Może ciutkę za blisko, ale będzie dobrze. Najpierw tą. Powinno oleju przecież starczyć. Ta powoli bardzo schodzi. Opa! Fu. Dobra, niech ta idzie. Jedziemy!
Co? Bardzo dobrze robisz, jest znak stop i jest stop. No. Ekspedycja teraz tutaj da wpalnik, pokażę jak się prawidłowo daje 60 wpalnik. Nie ma, że boli, ona ma tak prasować. Nie szanujecie sprzętu! Jak to nie szanujemy? Patrzcie, Joker jedzie! Co tam, Maćko? Zajebiście! Co? Podjedziesz, jak będziesz już ciągnikiem na wysokości tam, nie? Zatrąb! Przerzucamy zawór i teraz w tą lukę drugą przyczepę wysypujemy. To jest taka zaleta takiego właśnie trójnika, zawór trójdrożny to się nazywa, że niezależnie wysypujemy raz jedną, raz drugą przyczepę. Bo jeżeli byśmy podłączyli hydraulikę bezpośrednio tutaj do tłoka, to by wywracały dwie przyczepy naraz. Także dla mnie to jest zaleta, dla niektórych to jest wada. Idealnie w tą lukę nam się fajnie zmieściło, także jest super. Zobaczcie, kto przyjechał! Halo! Siema! Siema, co ty żyjesz? Przyjechałeś? Tylko, kurwa, weź to we mnie. Co tam? Co ty przyjechałeś? No tak, przyjechałem na polityczne. Tak? No, a co, skończyłeś robotę? Jo, jadę na Bytów. Aha. No. A skąd wiedziałeś, że tu jestem? Ja z drogi widziałem, wiesz, jak tu kipowałeś prawie. Ładnie idzie, co? No, ładna hałda już, co? Ile jeszcze zostało? Nie wiem, jeszcze 4 razy tyle? Ja no na tą łąkę chcę dać. Ty, kurwa... Ale nie, tam jeszcze tyle jest? No 4 kurniki. Jeszcze jednego nie skończyliśmy. I to już tylko dzisiaj? No. No żartujesz. Nie. Nie, no jeden kurnik tylko, już koniec. Ja? Chyba jeszcze ja i koniec. O, a ty masz jakąś gotówkę przy sobie? No, chcesz? Jo. Chyba ja miałem kartę wziąć Kasi, nie? Kasia mówi, bo ja ten, nie miałem pina do swojej karty, nie? I ten. Zmieniła pin ci? Nie, ja nie pamiętam do swojego pina. Ja mówię to, a gdzie masz swoją kartę? W samochodzie w portfel leży. Aha, no dobra, nie sobie pomyślałem, ja do samochodu, nie, portfel mam ze sobą, nie? Ja tu jadę, ten, nie? Chyba macie, nie ten samochód. A nie ten samochód. W Passacie. No. No i kurde, zaraz myślę, co tu zrobić? A ile ty potrzebujesz? Nie wiem, ile masz? 500 masz? No, ja? Akurat, no. Ale ty nie będziesz potrzebował? No, kartą sobie zapłacę. Kazimierz przyjechał, bo jedzie do Bytowa i widział mnie. To jest kolega. Wyczy u nas. A nie mówiłem, że u Maćka jestem.
Toyota nie spadła. I koniec roboty na dziś. Czekaj. Jo, dawaj. O kurde. Przekichana robota, nie? No i dobra, wracamy do domu, nie? Chłodno u was jest, u nas 24 stopnie. Milena mówi, że gorąco jak diabli. No to ja nie wiem, mów kurde, tutaj miejsc parkingowych to ja nie widziałem. To jest taki prezent na urodziny dostałem, tak nie? A przejażdżka Ursusa. No. Dobra, fajnie. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Na razie.